Po nartach. Przed chwilą wjechała we mnie taka snowboardzistka, po prostu centralnie, prosto we mnie. Taka babka, w moim wieku w sumie, ale wiecie, ja tu widzę, że Gruzini na tych stokach to jeżdżą tak jak po drogach. I no i dupa, no i coś się stało z nogą, nie wiem czy jest złamana, czy zwichnięta, ale po prostu nie mogę stanąć już na tą nogę, ale ojejcie, co za pomniejszy. Witamy w kolejnym odcinku z zimowej Gruzji. Gudauri uznawany jest za najlepszy ośrodek narciarski w Gruzji. Przez wiele lat jeździliśmy na narty w Alpy, najczęściej do Austrii i byliśmy bardzo ciekawi warunków na tutejszych stokach. Muszę przyznać, że Gruzja miło nas zaskoczyła. Świetnie przygotowane trasy o łącznej długości 35 km, 15 wyciągów, mało ludzi i super tanio. No i wygląda na to, że jazda dla mnie się skończyła, bo przed chwilą wjechała we mnie taka babka na snowboardzie, no centralnie po prostu we mnie wleciała i no i coś jest źle z moją nogą, nie wiem czy jest złamana, czy tylko zwichnięta, ale po prostu nie jestem w stanie dalej już jechać, ani iść, ani nic. Strasznie bałam się tego ściągania buta, ale nawet nie było tak źle, więc może nie jest tak źle z tą nogą, ale oczywiście jeszcze nie wiemy. Teraz pójdziemy zrobić rentgen i no zobaczymy, no. Ale przygoda. Noga nie jest złamana. No. Boli jak jasna cholera, ale będzie dobrze. No i cała przyjemność i wycieczka hasankami kosztuje mnie 145 żel. Całe szczęście, że skończyło się na strachu i poza bolesnym obiciem nic się nie stało. Faktycznie na gruzińskich stokach styl jazdy często przypomina szaleńczą jazdę jak po tutejszych drogach.
Postanowiliśmy przedłużyć nasz pobyt w Gudauri, jednakże nasz apartment był już zajęty i musieliśmy się przenieść do innego. O znacznie niższym standardzie, ale za $25 za noc. W okresie sylwestrowym i z takim widokiem nie można narzekać. Nowy apartament był nieco na uboczu, ale kilkaset metrów dalej był mały orczyk, który prowadził na pierwszą z głównych tras. W Gudauri orczyki są bezpłatne, więc jak ktoś chce przejechać potrenować na małej górce, w ogóle nie potrzebuje skipasu. Jak widzicie, pobyt w Gudauri był pełen przygód. Mimo to gorąco polecamy narty w Gruzji. Warunki porównywalne z Alpami, a ceny kilkakrotnie niższe. To już ostatni odcinek zimowej Gruzji. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Zostawcie komentarz, dajcie lajka i pokażcie swoim znajomym. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał. Jeśli chcecie zostać patronem, w opisie dowiecie się, jak to zrobić. Odrobina śniegu terapii. Pochodziłam trochę i strasznie boli, strasznie.